cześć wszyscy! Nazywam się Maja Szewczak i witamy w listopadzie. We wrześniu zrobiłam ten zielony zmieniający się kolor mikrodomek dla lalek z tej samej muszelki. Ale w tym odcinku nie będę za bardzo zakrywać ani malować muszelki. Dalej robić mikrodomek dla lalek, ale w sposób, co nie zakrywa w ogóle tych gwiazdek, bo to troszkę zakrywa, nawet gdy jeszcze widać połyski z oryginału. Ale dzisiaj spróbujemy coś innego z tą samą muszelką, bo miałam jeszcze jedną. Zacznijmy od naklejenia muszelki do tekturki. I bym też trochę pocięłabym tą muszelkę, ale na trochę coś innego. Pocięte. Myślę, że tym razem to zostanie truskawkowym domkiem zamiast jabłuszkowym domkiem. Tak pomyślałam. Niech to wyschnie. Nakleiłam czerwone koraliki. Niech to wyschnie. Wyschło. Teraz czas przykleić cekin, żeby zrobić i listki truskawki, i piętro do domku. Bo tym razem robimy truskawkowy. I niech to wyschnie. Wyschło. Teraz czas pokolorować listek na zielono. I gotowe. Troszkę myślałam o zostawieniu niekolorowanej muszelki, ale zmieniłam zdanie. Pokoloruję na czerwono, żeby to wyglądało jak truskawka. Tak wygląda lepiej i dalej widać połyski. Troszkę czerwonego jest na patio, ale mogę to wpracować. Tak lepiej. A teraz tutaj popracować nad pokoikami. Klejone. Niech to wyschnie. Wyschło. Mam trochę tego papieru. Zrobienia tego kotka, co zmienia kolor, i użyję tych resztek, żeby podekorować ściany domka dla lalek. Tutaj jest trochę kropek. Użyjemy to w jednym z pokojów. Tak, żeby nakleić. To gdzieś naklejone i już nakleję oto. I jeszcze więcej z papieru nakleimy do ściany.
i o tym poprawiam. W tych odcinkach mamy trochę więcej wolności, co robić. I teraz maluję klejem i pigmentami, co się świecą w ciemności. Domek rzucę na piekarnik. Teraz pododaję troszkę fioletowego, różowego na kolor piekarnika. Po prostu malujemy pigmentami. Pomalowane, teraz wymyć z pędzelka na czerwony. Pomalowane, kuchnia, patio i sypialnia. Niech to wyschnie, zanim dodam więcej konkretnych szczegółów. Wyschło i pododawałam linii. Tutaj są truskawki, a tutaj jest kuchnia truskawkowa. Jeszcze powypełniam to. Kolejnego dnia, ale chcę ci to pokazać w ciemności. Tak to wygląda w ciemności. Ta zielona część ciemności i jeszcze taka część w ciemności, w świetle i w ciemności. Widać kolory. Tak miało być. I jeszcze tą stronę w świetle. Skup się w świetle i ciemności. To by mogłoby fajne zdjęcia w ciemności robić z tym domkiem. A szczególnie z tej części. I gdy wyschło, dodałam na tym siedzeniu trochę więcej czerwonego pomarańczowego. Niech to wyschnie. I wszyscy, co myślicie o tym truskawkowym domku? Proszę powiedzieć w komentarzach i pa wszyscy, zobaczymy się w kolejnym filmie, pa!